No dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym odcinku z serii Oceniam diety celebrytów, influencerów, youtuberów i innych osób znanych, którzy wrzucają swoje jedzenie do internetu. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, to chciałam bardzo, bardzo mocno podziękować za wszelkie życzenia urodzinowe, które pisaliście mi pod ostatnim postem tutaj na YouTubie. Naprawdę bardzo się cieszę, że mamy taką super społeczność i jeszcze raz mega dziękuję za wszystkie życzonka. Jeśli chodzi o tą serię, to ja tylko przypominam, że my w tej serii oczywiście nie oceniamy ludzi, tylko oceniamy to, co oni wrzucają do internetu, co jedzą, żebyśmy właśnie z tego, na tej podstawie mogli wyciągnąć kilka informacji dla siebie i gdzieś tam troszkę poszerzać swoje horyzonty, jeśli chodzi o edukację żywieniową. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to hejka, ja jestem Martyna i jestem magistrem dietetyki klinicznej i tutaj na kanale uczymy się, jak jeść zdrowo, smacznie i generalnie przemycamy mnóstwo takiej edukacji żywieniowej, na przykład w takich filmach jak dzisiaj, żeby właśnie to żywienie jak najbardziej uprościć i żeby jednak nie zgłupieć od nadmiaru informacji odnośnie zdrowej diety. Dzisiaj ocenimy sobie dietę Balanci, czyli Zuzanny Boruckiej. Generalnie jak sobie patrzyłam na kanał Zuzi, no to nie znalazłam tam zbyt dużo foodbooków, ale kilka miesięcy temu, chyba nawet w sumie jakoś rok temu, Zuzia wrzuciła właśnie na swojego YouTube'a foodbook, więc właśnie dzisiaj sobie zobaczymy, co jadła i generalnie jak to wszystko się prezentowało. Jeszcze mamy lato, więc pokażę Wam najlepsze lody latem według mnie. I robię to tak, że mrożę bananę. Tnę go najpierw, to jest ważne, bo kiedyś wkładałam całe banany i nie, lepiej go sobie pociąć, włożyć do zamrażarki i pojechałam z tym bananem do drewnianego domku. To jest moja miejscowa na wakacje, uwielbiam ją. I tam właśnie stwierdziłam, że zrobię swoje najpyszniejsze lody. Te banany zmiksowałam z mascarpone i można kombinować, naprawdę można kombinować, ale były pyszne. Tam można dodać cynamon, erytrytol. Nie wiem, czy w ogóle robiliście lody właśnie z mrożonych bananów, ale to jest mój ukochany, najlepszy sposób i to jest piękne. Tego dnia tak w ogóle sobie sprzątałam w drewnianym domku, myłam podłogę, także miałam taki aktywny dzień. A zaraz Wam pokażę mój dzień, w którym jem 1600 kalorii. Tutaj Zuzia mówi, że je sobie najpierw lody, a potem dopiero jest wstęp właśnie, w którym mówi, że pokaże nam, co je w ciągu dnia, jedząc 1600 kilokalorii. I generalnie, ja nie wiem, czy te tutaj lody są wliczane, czy nie, ale generalnie odnośnie tych lodów, to rzeczywiście banany zamrożone to jest świetny w ogóle dodatek do wszelkich smoothie bowl i tak dalej. I tak naprawdę, jeśli chcecie właśnie uzyskać taką fajną, kremową konsystencję, jak nieraz na Pinterestie jest pokazywane, no to właśnie kluczem do tego są zamrożone owoce, a banany rzeczywiście nadają taką kremowość temu. Tutaj akurat Zuzia użyła mascarpone. No rzeczywiście to może wyjdzie wtedy taki bardziej, jeszcze bardziej kremowy, chociaż myślę już, że same banany w sobie właśnie powodują tą kremową konsystencję. Ja na przykład bym bardziej dodała skyr, tak? Ale mascarpone również jest ok, nie ma w tym nic złego. Jest po prostu trochę tłustsze i wiadomo, że ma znaczenie to, ile my białka jemy w ogólnym rozrachunku, jeśli chodzi o cały dzień, a nie typowo w poszczególnych posiłkach. No chyba, że ktoś na przykład ma insulinooporność, to wtedy wiadomo, jest bardzo ważne to, by te posiłki skomponować tak, by one miały niski ładunek glikemiczny. I od razu chcę powiedzieć, moi drodzy, w ostatnim filmie się tak jakoś może źle wysłowiłam, czy się nie zrozumieliśmy, jakby cały ten temat jest ciężki, bo jeśli chodzi o mnie, to wiem, czym jest PPM, CPM i wszystko rozumiem. Nie głodzę się, nie martwcie się, ale lubię też stosować taką technikę patrzenia na kalorie na cały tydzień, czyli powiedzmy 7 dni razy 1800 kalorii i wychodzi tam ponad 12 tysięcy i ja sobie to rozkładam na cały tydzień. Jakby tutaj jest 1600 głównie dlatego, że dzień wcześniej zjadłam ponad 2000 i jadłam pizzę lub coś niezdrowego. Ogólnie radzę sobie i dobrze mi wychodzi. Widzicie, kawka, koktajl białkowy. Jakby to jest też jakaś chyba indywidualna sprawa i ja tak robię, ja tak jem, to nie, oczywiście nie musicie się ani motywować, ani wzorować, ani nic, ja po prostu pokazuję, jak jest u mnie. Nic tu szkodliwego nie ma, bo ja mam super wyniki, jem bardzo zdrowo, ruszam się i teraz wmawianie mi, że robię coś niezdrowego, jest dla mnie abstrakcyjne. Tutaj Zuzia na śniadanie zjada taki koktajl białkowy i rzeczywiście dość mocno białkowy, bo tego białka mieliśmy 60 gramów, więc na spokojnie do tych lodów tego skeru rzeczywiście nie trzeba było dodawać, bo
tutaj w zupełności dostarczyliśmy tego białka bardzo dużo już w pierwszym posiłku. Generalnie sam w ogóle ten patent na to, że załóżmy Zuzia sobie rozkłada, tak, to na cały tydzień te kalorie, moim zdaniem to jest bardzo dobre, bo tak naprawdę nieraz mamy na przykład dni, w których załóżmy mamy większy apetyt i wtedy rzeczywiście mam ochotę zjeść więcej, a jeśli my na przykład rzeczywiście przymuszamy się, że musimy zmieścić się w tym 1800 i kompletnie nie możemy przekroczyć, no to wtedy rzeczywiście gdzieś tam jeszcze bardziej nam się chce nieraz jeść, no bo sobie czegoś zakazujemy, a znowu w inny dzień potrafi być tak, załóżmy, kiedy mamy na przykład troszkę inne obowiązki, załóżmy nawet może u kobiet może być to inna faza cyklu na przykład i załóżmy po tych 1800 czują się aż przepełnione, na przykład przejedzone, że nawet nie mają siły dojść tego wszystkiego. Więc jak najbardziej tutaj taka technika jest w porządku, że gdzieś tam w rozkładzie tygodniowym sobie to robimy. Ważne tylko rzeczywiście jest tak, żeby raczej nie robić czegoś takiego, że w jeden dzień jemy 1000, a w drugi na przykład 1600, no bo wiadomo jednak, że nie powinniśmy schodzić poniżej tego PPM-u, czyli poniżej podstawowej przemiany materii. Oczywiście jak jest się nieraz chorym i się nie zje, no to jest całkiem inna sytuacja, ale jednak my świadomie nie powinniśmy jednak gdzieś tam obniżać tego poniżej PPM-u. Nie są na to narażone, nie powoduje, czyli to liczenie kalorii nie powoduje właśnie zaburzeń odżywiania, dlatego też nie mówmy i nie wciskajmy innym ludziom, jak liczą kalorie, że od razu coś z nimi jest nie tak. Mam przepiękną trasę na rolki. Przed jeszcze sobie jem batonika proteinowego, już czytam, w ostatnim filmie go pokazywałam. Patrz, fajna koszuleczka, szamy i jeżdżę sobie jakiś czas. Po śniadanku, którym był koktajl białkowy, poszłam sobie na rolki, mam piękną trasę w lesie. Fajnie sobie coś takiego energetycznego do tutaj rolek, do aktywności, do cardio zjeść. Odnośnie tego batonika, to ja już wiele razy go pokazywałam na moim Instagramie i rzeczywiście jest to jeden z nielicznych batoników proteinowych, które moim zdaniem są ok, bo rzeczywiście po prostu jest on takim zamiennikiem takiego batona typu Snickers, tak? Więc to jest super. Natomiast tutaj też należy skupić się na tym, że nie zawsze te batoniki proteinowe, fit, musli i tak dalej będą lepszym wyborem niż jakiś inny słodycz, bo nieraz właśnie załóżmy jest taka sytuacja, że ktoś ma ochotę na przykład zjeść sobie batonika. Po prostu, zwykłego batona. Ale na przykład stwierdza, ok, to zamienię sobie na tego batona musli. No i zje tego batona musli, ale jednak w sumie nie czuję do końca, żeby ta ochota na słodkie została właśnie pokryta tym batonem. No i potem dalej, coś za nim chodzi dalej. I w końcu ostatecznie i tak na przykład zje sobie, nie wiem, Kinder Bueno albo jakiś inny po prostu typowy baton, taki klasyczny. I nieraz właśnie gdzieś tam, kiedy mamy na to ochotę i jest to taka duża ochota i wiemy dobrze, że taki batonik musli nam nie pokryje tej ochoty na słodkie, to po prostu warto od razu sięgnąć na przykład po tego klasycznego batona i po prostu zachować ten balans, ten stosunek 80-20, bo nie zawsze musimy wszystko jeść super fit, super proteinowe czy super muesli. Akurat ten batonik, który pokazała Zuzia, jest super, ja sama go lubię i dla mnie zjedzenie takiego batonika jest praktycznie równoznaczne z tym, jakbym zjadła Snickersa, więc mi to nie robi, a taki batonik po prostu ma więcej białka. I często mniej kalorii, ale nie zawsze, to też nie jest reguła. Jak widzicie, jest po prostu pięknie i właśnie w tych okolicach mam drewniany domek, także no wszystko składa się w piękną całość. Jeziorko, las i rowerem, i rolkami, i hulajnogą, czymkolwiek sobie pojeździć. Klimat cudowny. Mój obiad pokazywałam często, tak mi się wydaje, bo to będzie jakby curry, ale nie miałam przyprawy curry, więc no ciężko tak mówić. Miałam brokuła i brokuł był głównym elementem tego makaronu ryżowego i trochę pieczarek. Wszystko sobie oczywiście ważyłam i to miało dosyć dużo kalorii, ale też Iwonę zaprosiłam na jedzonko. No było pyszne, zjadłam dwie ogromne porcje. Tak, ojej, najpierw ugotowałam sobie brokuła, to była w ogóle sobota chyba i ta sobota była taka słoneczna, piękna, takie gotowanie, zajęło mi to godzinę, ale to było piękne, uwielbiam tak sobie pogotować, pokroić. I taki protip, tak naprawdę makaronu ryżowego wcale nie trzeba gotować, wystarczy zalać go wrzącą wodą i zostawić na 3-4 minutki i taki makaron potem tylko odcedzamy i dodajemy do dania. I tworzyć na tej tutaj patelni. Wyjątkowo zaczęłam od sprayu, to jest spray jakby oliwa, są też spraye masła i tak dalej. Tutaj mamy czerwoną cebulkę. W ogóle tak dawno nie jadłam brokuła i miałam taką ochotę na brokuła, że to było nie do pomyślenia. Daję kurczaka, daję pieczarki, mieszam to sobie i jak już tutaj wybrałam jakieś przyprawy, tak, jeszcze oczywiście sól i pieprz, ale u mnie przyprawy to jest wszystko na oko i to, co akurat znajdę sobie.
broku zrobił to danie brokułowe. Ja bym to nazwała brokułowym makaronem ryżowym. Jezu, jakie to było dobre. Aż teraz bym sobie też zrobiła coś takiego pyszne. Mleczko kokosowe light. Spoko, spoko. Właśnie takie pyszne jedzonko sobie lubię od czasu do czasu zrobić. Jezu, tam jeszcze później orzeszki ziemne dałam na to i trochę szczypiorku i sezam, czy tam czarnuszka. Jezu, no. Sorry, ale to było przepiękne. No i tak właśnie wyglądał mój dzień jedzeniowy, a zaraz Was jeszcze zaproszę do zobaczenia, jak wykonuję nowy tatuaż. Jest przepiękny, to jest jeden z moich ładniejszych tatuaży, także zobaczcie proces powstawania układu słonecznego na mnie. Tutaj na obiad mamy makaron ryżowy w sosie curry z warzywami. I tu mam taką bardziej zupę moim zdaniem, bo ten sos wyszedł bardzo rzadki. Generalnie jakbyście na przykład chcieli zagęścić ten sos, to warto generalnie dłużej troszkę odparować wodę, dodać na przykład troszkę mniej mleczka kokosowego lub na przykład dodać też starty parmezan lub mozzarellę, to również nam ten sos tak fajnie zagęści. Jeśli chodzi o skomponowanie tego dania, moim zdaniem wygląda bardzo fajnie. Mamy tutaj sporo warzyw, mamy źródło białka w postaci mięsa, chociaż tego białka i tak już było dużo właśnie w śniadaniu i potem w tym batoniku. No i potem makaron ryżowy, który również jest bardzo fajny. Na koniec tutaj widzę, że Zuzia to posypała czarnuszką oraz szczypiorkiem. Taka porcja, według tutaj wyliczeń Zuzi, miała 450 kilokalorii, więc jest to jak najbardziej w porządku na obiad. No coś pięknego. I to by było w sumie w tym foodbooku na tyle, bo Zuzia pokazała nam, że zjadła właśnie koktajl, ten baton proteinowy i dwie porcje tego curry. Czyli rozumiem, że te lody bananowe nie były wliczone w ten dzień, no bo pewnie gdyby były, to Zuzia by je uwzględniła w tym podsumowaniu. Ja uważam, że foodbook wygląda jak najbardziej w porządku, jest zróżnicowany i jest fajnie gdzieś tam skomponowany pod kątem makroskładników. Troszeczkę może gdzieś tam fajnie by było dodać troszkę więcej tłuszczy nienasyconych, czyli na przykład troszkę więcej siemienia lnianego albo właśnie jakichś orzechów, ale uważam, że było jak najbardziej w porządku. Jeśli chodzi o ilość kalorii, to tak naprawdę nie wiem, jakie jest zapotrzebowanie Zuzi, bo tutaj nie mamy podanej ani masy ciała, ani wzrostu, ani wieku, więc nie powiem Wam, czy jest to za mało, czy jest to za dużo. Generalnie 1600 kalorii jest to dość mało, ale jeśli Zuzia stosuje właśnie taki przelicznik, że gdzieś tam uśredniając je 1800, no to jest to taka raczej standardowa ilość kalorii na redukcji dla osoby, która nie jest jakoś turboaktywna. Moim zdaniem foodbook Zuzi był jak najbardziej w porządku. Jeśli chodzi o dietetyczną ocenę, to daję 5 marchewek na 5, bo naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak Wam się podobał właśnie foodbook Zuzi i czy prezentowane przez nią dania Wam odpowiadają. Jestem bardzo ciekawa. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czyj foodbook mam ocenić jako następny. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak oczywiście było, to zostawcie łapkę w górę. Wbijajcie na mojego Instagrama, gdzie codziennie wrzucam relacje, oraz na mojego TikToka. A my widzimy się już za tydzień w czwartek. Cześć!